Na koniec tego warkoczyka rzucamy. Ale pięknie tam jest, twardziutko. Siemanko, dzisiaj sandacz wieczorową porą. Miejsce znane nad Wisełką i co łowią sandacze, to wiedzą. I nie tylko. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że jakaś rybka dzisiaj fajna wejdzie, się coś siądzie na kijek. Dzisiaj mam wędeczkę, słuchajcie, od Mikado NSC. Budżetówka fajna. Fajny ciepły koreczek. Kijek jest do 28 gramów. A startuje już od 6. Także dość fajna wędeczka. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować właśnie pod łowieniem sandaczy. Bardziej mi ona, powiem wam, jej akcja jest bardziej szczupakowa niż sandaczowa. Ale dajmy jej szansę. Ślisko. Prawilne wejście na główkę. Zobaczcie, Macias przyjechał. Dawno żeśmy razem w teamie nie łowili. Ale tu dowaliłem masy, zobacz. Co tam masz? Promasa. Co to jest? Promasa. To jest ta kamizelka grzana. Tak? Maciek już się szykuje. Idziemy. Dobrze, że dojechałeś. Musiałem go namówić, bo chłopak... Co? Czujesz rybę? Ja byłem, miałem jedno uderzenie. Czuję, że wytaram cię pięknego sandacza, ale to ale to grzechocze. Pięknie. Ten warkoczyk później tak ciągnie ta woda. Tam. No wapkiem jest inaczej operować niż gumą, wiadomo. Dawaj, Marcinek. No, jest. Nie wiem, chyba... Duży sandał! Ole chodzi, ty! Nie wiem, chlapie się strasznie, wyszedł do powierzchni. Ale nie wiem, czy to nie sumek. Nie wiem, czy to nie sumek. O, zobacz, jak poszedł. Trzeba dokręcić. Nie wiem, boję się, żeby go nie wpuścić, bo mam tu... Jest! Sumek! Zobacz. Sumek! Sumek! Jest. Dawaj go na piasek, dawaj go na piasek. Idziemy tam pod główkę, bo ale pięknie. Na kiju się. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Jest! Jest, sumek. Dawaj, rzędkę się przytrzymam. Nie kładź kowurą, tylko w piasek. Tam błądrzek. Pięknie. Ale rybsko. I ale wiesz, że... Maciek, czego się dziwisz? Przecież ty słyszysz ten szum, przecież ty czajka zbływa, przecież to śmierduchy będą siedziały w tym. Ale wypalił może ty. Czajką, pokaż. No czajką wypalił tą całą oczyszczalnią. Ty, małą miarkę. Jak małą miarkę? To miały być sandacze. Kładź, rozwijamy. Kładź. Wild. Jak mała?
ty, no ponad 100. O, idzie. Nie, będzie miał. Tak, 9,5 dechy. Udało się wyjąć. Dobra, puszczamy. Puszczamy. Puszczamy rybkę. No, ładna ryba. Ładna. Ładna, ładna. Wisełka płaci. Kamyki. Ale jaki ty. Widać, że silny. Sobie odejdzie. Zobacz, zobacz, oj, za głodnia wywija ładnie. O, odejdzie. Poszedł. Poszedł ładnie. A jak za ciągonkiem po tego. Pięknie. I co, Maciek? Jak? No co, tak jak mówiłem, w samochodzie, w bagażniku. Zobaczysz na materiale, co powiedziałem. Słuchajcie. Nic nie mówię, zapinam na razie tutaj, żeby nie wiedział, bo on na gumy będzie łowił. A ja mam przekonanie dzisiaj, słuchajcie, że jednak... Kurde, ale te agraweczki malutkie robią. Że jednak woblery są lepsze o tej porze roku niż te gumy, bo te gumy są oklepane. O, się wbił. Kotwiczki zmienione. Mam jeszcze mandulki, paralonki. Wszystko po kolei będziemy próbować. Widzowie już wiedzą. Aha. Także słuchajcie, jest fajnie, łowimy dalej. Zobaczcie, urwałem, widzicie jak? Węzeł i plecionka, widzicie? Plecionka, którą testujemy, która będzie do sprzedaży u Majkiego w sklepie w Grimordzie, w plecionie. Węzeł, plecionka i niestety przypon stalowy strzel. No ja byłem teraz u siebie nawet na rybę ponad metr wyholowałem na tej plecionce. Myślę, że ten, ale nie wiem, czy można przepalać, ale w ogóle nie gubi koloru. Nie ma czegoś takiego jak gubienie koloru. To miałem obcierek, tyle miałem leszczy. Właśnie jest dużo leszcza nasz. Czyli na takie tu łowi. Białe twistery, czyli są sandaczowcy. Są sandaczowcy. Tak się myślałem, że... No to co mówiłem, zobacz, ktoś zerwał. A ja... Ale jaka grawka, zobacz. Zobacz, ale na ja jakie... No to... tego się nie używa. To jest najsłabsze. Ale ogólnie. Zobaczcie. Ja potrafiłem wyrwać... Zestaw z zawady... tą plecionką. Słuchajcie, no co, mamy godzinę 23. Wracamy. No nic poza sumem u Maćka, parę leszczy, obcierek, bo żaden kapotnik nie wyszedł, ale to i lepiej, bo zaraz by był hejt, że bym wam zaraz tam mandat wlepił po 500 na głowę za kaleczenie ryb. No moja wina, że tam leszcze stoją. Słuchajcie, ci co łowią sandacze, to wiedzą o tym, jak to wygląda, więc czasami... No zacina się wszystko. Masz branie. Dla mnie, jeżeli wiesz, mam coś, że czuję na kiju, że coś się, no zacinam, razu... no. Tak. No więc właśnie, o to chodzi, więc tak to wychodzi. No co, no dzisiaj... No czasami takiego piątaka. Dzisiaj taki dzień jest, jaki jest. Raczej wieczór. Ja troszeczkę wcześniej od Maćka zacząłem, no bo jeszcze byłem za świta. Maciek przyjechał trochę później. Ale nie jest najgorzej, no nie możemy powiedzieć, że jest źle. No coś tam... Na tym kiju się uwiesiło. No teraz suma ale możesz jeszcze... łowić do końca roku. Jest zmieniony. Aha, w ogóle, tak? Czyli teraz normalnie zasiadki i tak dalej można? Normalnie można, z tego co wiem, bo nawet oglądałem dzisiaj Piotrka. Rapę?
Nie raz. Też jest dobry sumiarz. I powiem ci, że no czekam z niecierpliwością u niego, co tam się działo na tej Hiszpanii. No, na Instagramie śledziłem, to ciekawe ryby mieli. Tak. Jest bardzo fajny. Piotrek Rapa też go śledził jakiś czas i nawet tam gdzieś wykrył, że popielniczki nie ma na łódce. Też jakaś afera była. No, Piotrek bardzo, bardzo skrupulatny jest. To jest starej gwardii wędkarz i on właśnie, zobacz, ale to jest typowy człowiek YouTube'a w tym momencie, bo zauważ, że on wychwyca takie niuanse, pierdoły. Ktoś na to uwagi nie zwraca, a on zwraca. Mówimy tutaj o Piotrze Rapie. Tak, Piotr Rapa, no w tym momencie ale warto to też powiedzieć, stał się zajebistym influencerem w tym momencie. Poszedł już w Facebooka mocno, robi promki, filmy, live'y, ale to jest jeszcze nic. Maciek, on ma ponad 3 koła, rozumiesz, subskrybentów na YouTubie. W tym momencie stajesz się już celebrytą. Brawo, no potrzebujemy takich ludzi w internecie. Oczywiście, że tak. W sieci, żeby... Coś się musi dziać, musi być dziać. Zamieszanie cały czas. Coś się musi dziać. No to co, Maciek, my to co? Teraz pewnie kolejny materiał wspólny to nagramy pewnie na Rugi, bo wyjechać pewnie już na łódkę nie pojedziemy, jak znam jeszcze życie. Jeszcze nie wiadomo, wiesz, myślisz, ja jeszcze lubię coś? Warunki. Extreme, no wasz ostatni film z Kamilem bardzo, no montowałem to, no to powiem ci, że naprawdę w pewnych momentach wam współczułem. Musiało być ciężko. Wiesz, dwa, że sam wiem, bo w takich warunkach też łowiłem kilkukrotnie z tobą i film tego nigdy nie oddaje. Tak samo jak nigdy nie zobaczycie prawdziwej fali, jaka była w danym momencie na wodzie, bo zawsze jest tak, że ta fala jest pokazana na filmie, no malutka, prawda? No co to za fala, pół metra, oni się cykają. No nie, to tak nie wygląda, bo ja też olbrzymie fale ponad 1,5-metrowe przeżyłem na Rugi. I no ja w tym roku przeżyłem fale. Na Mazurach? Tak, i po prostu zjechałem. 17 metrów na sekundę wiało. Zjechaliśmy do domu, bo stwierdziliśmy, że nie ma sensu z Kamilem. Jeszcze jak wtedy z wami przez telefon rozmawiałem, ja chyba z Kamilem rozmawiam przez telefon, a do ciebie zadzwonił Majki. Tak. I coś tam, o kurna, drzewo na drodze, jakieś tam zwalone drzewo też. No ja też telefon przecież cały potłukłeś. Wyświetlacz potłukłem, bo no właśnie. Przesuwałem te drzewo, rozmawiałem z Majkiem i po prostu no... Więc same straty. No straty, ale słuchaj. Fakturę naplecione i po prostu, no. Ale słuchaj, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pojechaliśmy z Majki, dowaliliśmy jak gnoju. Tak, no mieliście fajne okonie. Ostatnio też materiał też u Majkiego chyba się pokaże, tak? Tak. Z fajną, dużą rybą twoją. No, mega fajną. Ale to już nie będziemy przepalać, bo nie wiemy, kiedy Majki ten materiał będzie wypuszczał. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi się wydaje, że wyjdzie fajny materiał. Nie tylko chodzi tutaj o tą rybę, bo no będzie coś innego. No właśnie. Zapraszamy też na Facebooka, bo wiem, że nie każdy ma, ale też tam fajnie planuje to poprowadzić. Tak, bo Facebooka tej Maciek u nas prowadzi. Także to wszystko, także będzie się działo. Zapraszamy. Na pewno będą wrzucane same nowości. Słuchaj, nie przepalajmy, ale na 2022 rok mamy fajny projekt w UND i myślę, że jeżeli to wszystko pójdzie tak jak chcemy, no to będziecie na pewno zadowoleni. No wiesz, ja nie wiem, czy ty będziesz miał czas na to, bo... Odzew jest, powiem tak, bo tam co niektórym to nie przypasowało, że idę w przewodnictwo wędkarskie, ale powiem wam tak, jestem mile zaskoczony, jest odzew. Nawet na wody, na Żarnowiec jest odzew, na Rugie, więc jakieś pierwsze terminy są już, coś się dzieje. Ale fajne to jest w tym, że u ciebie będzie można na 3 dni sobie wykupić z tobą. Tak, bez problemu. Jak no, u każdego, ale możecie obskoczyć 3 wody wokół to tak wszystko powiem, zależy bliskich, od tak? tego tak. odległości, no bo tu wiadomo, że nie przejedziesz 500 km. Wszystko tak? zależy od tego, jaki dany ktoś wybierze sobie pakiet, bo tych pakietów będzie trochę, a też będą indywidualne ustalenia na dane terminy, to po drugie.
Po trzecie, coś czego jeszcze nie było w guidingu, było to, zainspirowałem się tym właśnie jak są skoki ze spadochronem, że dostajesz później pamiątkowy film. Tak samo u nas, dostajecie pamiątkowy zmontowany film na USB, na pendrive'ie. Jeżeli sobie życzycie, to taki materiał wjeżdża u nas na kanał WND. Wszystko i macie pamiątkę taką, którą możecie pokazać każdemu i myślę, że fajne ryby będą wyjeżdżały. Ty mamy fajne w różnych ciekawych miejscach, no ale żeby o tym się przekonać, no to przekonają się o tym te osoby, które wykupią z nami jakby wyprawę, tak? Bo to nie tylko będą też wyprawy ze mną. Maciek też się zobligował do tego, że też będzie, ja będzie mnie odciążał, inaczej, będzie pomagał, więc tak samo. No więc oczywiście, jeżeli będzie miał na to czas, tak? Bo doraźnie w przewodnictwo wchodzę ja, aczkolwiek tak jak mówię, to nie jest tak, że chłopaki z WND nie będą w tym brali w ogóle udziału. To nie jest tak, bo będą i myślę, że będziecie zadowoleni. Co tu więcej dodawać? No, słuchaj, nawet tą elektroniką się pobawić na łódce. Z tego co, nie chcę tutaj przepalać, ale z tego co mówiłeś, to będziesz miał na łodzi naprawdę fajny sprzęt. No miejmy nadzieję, że wszystko przyjdzie na czas, że będzie. No, ale tak, to będzie taka, wiesz, słuchaj, będzie taka nauka, każdy będzie mógł sobie dotknąć tego, tak dosłownie popatrzeć, jak to się ustawia, pod jaką wodę, jak się szuka tych ryb. Dokładnie. Mniej więcej. No może, słuchajcie, może inaczej. Na rugi, no to wiadomo, to ploter używamy tylko po to, żeby była mapa i dryfy, wiadomo, w których na bo tam mamy 40 cm wody, 50, często na takiej wodzie do metra się łowi na rugi szczupaki, więc tam no nie pokażemy łowienia wertykalnego czy tym podobnego, ale coś będzie, no. Dlatego nie przedłużając, trzymajcie się i do następnego. Do następnego.